hotel Savoy, w którym mieszkałem, nad Balatonem, potem droga do szkoły i piękny budynek szkoły, kościół po drodze. I ten Boglar jawi mi się właśnie jako miejsce dla mnie w moim życiu szalenie ważne. Myśmy byli na Węgrzech, we wspaniałym kraju na Węgrzech, wśród wspaniałego społeczeństwa węgierskiego. Wrzesień 1939 roku. Na Polskę napadają hitlerowskie Niemcy, a kilkanaście dni później stalinowski Związek Radziecki. Dla Polaków rozpoczęło się niemal 6 mrocznych lat. Naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły w swojej dyrektywie pisze: Sowiety wkroczyły, nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry. U bratanków, którzy choć w II wojnie światowej stali po stronie Niemiec, schronienie znalazło ponad 140 tysięcy Polaków. Żołnierzy i ludności cywilnej, którzy skorzystali z tego, że rząd Pála Telekiego nakazał otworzyć dla Polaków węgierską granicę. Znalazło się dużo polskiej młodzieży. Z jednej strony tej, która z rodzicami przeszła na Węgry, ale byli też tacy, którzy potem, i to szczególnie troszkę starsza młodzież, która sama uciekała na Węgry. W budynku, który widzimy za mną, naukę rozpoczęto w styczniu 1943 roku, kiedy do użytku oddano Dom Kultury, a tę funkcję pełni on do dziś. Ja miałem dokładnie 14 lat, kiedy trafiłem do Balaton Boglar, mnie zawieziono. Zawieziono mnie do gabinetu dyrektora Piotra Jędrasika, który mnie bardzo serdecznie powitał i powiedział: opowiedz o tym, co się dzieje w naszym kraju. Zadawał mi pytania. Przez 4 lata istnienia szkoły w Balaton Boglar naukę zdobywało tu ponad 600 uczniów. Tu trzeba rozróżnić dwie grupy, jeśli chodzi o grupy, o uczniów. Jednych, którzy tam byli z rodzicami, a drugich, którzy byli w internacie. I myśmy byli w internacie. Znaczy, ja i moje rodzeństwo byliśmy w internacie. Oficjalnie szkoła nosiła nazwę Polskiego Obozu Młodzieżowego, ale była pełnoprawną szkołą z internatem. Uczniowie schronienie znaleźli w opustoszałych po sezonie letnim pensjonatach. Internat był oczywiście i dla dziewcząt, i dla chłopców osobny. Dla dziewcząt internat mieścił się w przepięknym pałacyku, który się wręcz nazywał Kasztej. Ja znalazłem się w pierwszym pokoju po lewej stronie, dokładnie pamiętam. I razem ze mną był Staszek Bartel, bratanek premiera Polski, Jabłoński i Pieniążek. Otrzymałem zeszyty. Otrzymałem podręczniki, otrzymałem wszystko, no i oczywiście poszliśmy do tej naszej szkoły, do pierwszej klasy gimnazjalnej, gdzie zaczęła się normalna nauka. Zajęcia w szkole dostosowane były do systemu węgierskiego, ale większość nauczycieli była Polakami. Uczniowie mieli opiekę pedagogiczną, lekarską, jak i duchową. Każda lekcja zaczynała się od kiedy ranny stają zorze. Śpiewaliśmy. W kościele ksiądz Jan Stączek miał wystąpienia i kazania i msza, po polsku, po łacinie oczywiście, bo jeszcze nie było polskich mszy wtedy, ale kazania oczywiście były mądre, wspaniałe, patriotyczne. Szkolnictwo na Węgrzech było świetnie zorganizowane, a między innymi właśnie dlatego, że jednak to byli tak przedwojenni nauczyciele, a częściowo tacy, którzy mieli też taką zaprawę właśnie konspiracyjną. W klasie orzeł i portret generała Sikorskiego.
No to było wprost niebywałe. Ja to chłonąłem, a jednocześnie no, siedziałem w tych książkach i podręcznikach, bo wiedziałem, że trzeba się uczyć. I mówiono nam, profesorowie nam mówili, musicie się uczyć. Dlatego, bo jak się skończy wojna, to będzie Polsce potrzebna inteligencja, będą potrzebni ludzie, którzy przeszli szkoły, bo w Polsce w tej chwili nie ma nauki, nie ma gimnazjum, a my tu mamy gimnazjum i liceum. Wydaje mi się, że chyba nigdzie indziej, to znaczy ani w Rumunii, ani we Francji, gdzie były te duże skupiska uciekinierów, o tak już mówiąc po prostu, nie było takiej życzliwości i tak świetnie pomyślanej organizacji polskich uchodźców. Na Węgrzech ona była naprawdę znakomita. Myśmy się tam czuli wspaniale, tam nam naprawdę było idealnie, ale to było to, że my jesteśmy na Węgrzech, że Węgrzy są tak życzliwi, że w ogóle tyle polskich dzieci uratowali, tak Polakom pomogli. Ja tego nie zapomnę, to były najbardziej wzruszające chwile w moim życiu w ogóle, muszę powiedzieć. Tą ludnością węgierską właściwie zarządzał, to można powiedzieć. To był wspaniały człowiek, ksiądz Béla Varga, którego ja poznałem, bo przy jakiejś okazji, jak wizytował naszą szkołę, to właśnie powierzono mi rolę powitania go po węgiersku. I ja go po węgiersku powitałem. Ksiądz Béla Varga, miejscowy proboszcz i poseł do węgierskiego parlamentu. To on od początku wojny pomagał Polakom na Węgrzech. To on przeznaczył wybudowany przez parafian Dom Kultury na polską szkołę. W swoim pamiętniku ksiądz Varga napisał: usłyszawszy słowo Polak, każde serce otworzyło się. Rejon Balatonu to było świetne miejsce do przyjęcia polskich uchodźców. Béla Varga był niesłychanie serdecznym, przyjaznym człowiekiem i jakoś miał ogromną serdeczność opiekowania się naszymi uczniami w Balaton Boglar. On był wszystkim nam znany. On się nie skrywał przed nami, on przychodził, oczywiście jak były te polskie msze prowadzone przez księdza Jana Strączka, to on też był obecny, on przychodził często do szkoły, on się spotykał z profesorem Jędrasiekiem. Szkoła przestała istnieć w momencie, gdy Niemcy rozpoczęli okupację Węgier, a władzę w kraju przejęła dyktatura strzałokrzyżowców. Już kilka lat po wojnie absolwenci szkoły odnaleźli się i stworzyli środowisko tak zwanych boglarczyków, środowisko powojennej elity intelektualnej. O tamtych wydarzeniach pamięta także Polonia węgierska, dlatego w 2016 roku Balaton Boglar został ogłoszony naszym miejscem pamięci. To jest coś, co nie przemija, co jest stałe i co jest warte w życiu, to jest warte życia. Dzieci, które tam mogły chodzić do szkoły, wiedziały, że po prostu mają szczęście możliwości chodzenia, normalnego chodzenia do szkoły. Nie wiadomo, jak by się nasze losy ułożyły, gdyby nie to, że znaleźliśmy schronienie na Węgrzech. No przecież w Polsce ginęli ludzie, tysiące ludzi, miliony ginęły nas. I to była pomoc bardzo konkretna, bardzo rzeczowa, bardzo istotna.